Cześć, mówi Domi. Prawdopodobnie kojarzycie mnie z różnych nagrań fitness na zgrabne pośladki, zgrabne brzuchy, twerkout ćwiczenia, ale może część z Was kojarzy mnie też z tym, łączy mnie też z tym faktem, że pracuję z osobami, które mają problemy żywieniowe, osobami, które borykają się z zaburzeniami żywienia, które na co dzień nie za bardzo akceptują tego, jak wyglądają, gdzie są, gdzie się znajdują, a wiąże się to wszystko z tym, z czym jest twerkout. Twerkout fitness stworzyłam i powstał 2,5, prawie 3 lata temu, właśnie po to, żebym ja wtedy mogła sobie poradzić ze swoimi problemami. Jako 15-latka cierpiałam na zbyt wygórowane oczekiwania wobec własnej osoby, które skończyły się niczym innym jak bulimią, która trwała przez 3-4 lata. W efekcie byłam tak wykończona tą chorobą, że stwierdziłam, że skoro mam jeść i tego nie przyjmować, nie zostawiać, no to przestanę jeść. Także z bulimi przeszłam na anoreksję i tak oto spędziłam 8 lat cudownych swojego życia, które oczywiście skończyły się kontaktami z lekarzami, z specjalistami, co jeszcze bardziej utwierdziło mnie w tym, że wcale nie chcę ich pomocy, bo żyłam w przekonaniu, że nikt mnie nie rozumie i że nikt nie wie, przez co ja przechodzę, przez co się dzieje w mojej głowie, co się dzieje w moich myślach, dlaczego to robię. Nikt tego nie rozumiał i wtedy, w tym momencie stwierdziłam, że jedyną osobą, którą to rozumie, jestem ja sama. Mimo tego, że i bliscy chcieli mi pomóc i ci dalsi też, nauczyciele się martwili, to były czasy jeszcze mojej szkoły, ale to nic nie dawało. To mnie jeszcze bardziej odpychało i odsuwało od jakichkolwiek zwierzeń, jakichkolwiek prób. Jestem osobą aktywną, zawsze osobą aktywną byłam, mimo tego, że w wieku 15 lat ważyłam grubo ponad 80 kg, tak, to było 85, 86, to i tak taniec był w moim życiu zawsze, dużo, ale to jednak nic nie zmieniało i mimo tego, że moje zaburzenia żywienia postępowały, to nie przestawałam tańczyć. Dalej mi to sprawiało radość i dalej było to moją odskocznią. I dalej szukałam w tym jakiegoś zadowolenia z tego, kim jestem. Pozwalało mi to zapomnieć o tym, jak wyglądam. No, a później przyszło lustro. Bo przecież jak się jest na zajęciach, to się patrzy cały czas w lustro. A lustro dla osoby, która się nie lubi, jest wrogiem, najgorszym. Także prowadziłam dalej zajęcia, mimo tego, że byłam coraz chudsza, to dalej prowadziłam zajęcia. Zostałam instruktorem fitness, byłam instruktorem tańca, zaczęłam uczyć, zaczęłam szkolić, zaczęłam trenować z ludźmi i zaczęłam bardzo znikać. Zaczęłam mieć problemy z mówieniem do ludzi, zaczęłam być po prostu tym wszystkim zmęczona. I tak naprawdę to były główne powody, przez które zaczęłam się zastanawiać nad tym, co jest właściwie ważne. Dużą rolę odegrał mój ówczesny chłopak, który stwierdził: okej, kocham cię, ale ja nie będę z osobą, która siebie zabija, ja nie chcę patrzeć na to, jak się wykańczasz. No i było, albo coś z tym robisz, albo dalej żyjesz w tym, co jest. No, wiadomo, z zaburzeniami żywienia wiąże się zły nastrój, ale przecież nie pójdziesz na salę do ludzi, nie pójdziesz skakać, nie pójdziesz się pocić do ludzi ze smutkiem na twarzy. Nie możesz, więc przychodzi coś takiego jak maska, więc przychodzi coś takiego jak uśmiech. W pewnym momencie jest to nawyk i tak naprawdę czekasz na zajęcia, bo masz nadzieję, że na zajęciach to wszystko minie, te wszystkie złe myśli odejdą, uciekną, a tymczasem zajęcia się zaczynają, a ciebie już zaczyna ciało boleć powoli. I tak znowu czekasz do końca. Specjaliści dalej mi powtarzali mądre rzeczy, w które ja nie wierzyłam. To stwierdziłam, dobra, no ktoś się musi za to wziąć. I wzięłam się za to sama. Poznając swój organizm od strony teoretycznej, zaczęłam to sprowadzać na swoje ciało i z dnia na dzień zdecydowałam się na podwyższenie kaloryki dobowej, która dotychczas była od 400 do 800 kalorii na dobę. Do ponad 2000, co było dla mojej głowy totalnym morderstwem, ponieważ w tym momencie totalnie przestałam patrzeć na siebie, zaczęłam unikać luster, zaczęłam unikać sali,
Mimo tego, że prowadziłam zajęcia, to patrzyłam zawsze na swoje stopy, na stopy kursantów. No ale walczyłam. Stwierdziłam, że dla mnie jest ważniejsze moje zdrowie, że ja przestaję widzieć, że ja przestaję mieć siłę robić rzeczy, które naprawdę kocham. Po takim czasie, teraz, jestem przeszczęśliwą osobą, chociaż teraz po tym smutnym wersie to mogę mieć kiepski wyraz twarzy, ale generalnie da się z tego wyjść. Bardzo dziękuję, że mogłam z Wami pogadać. Nie wiem, czy rozmowa, kiedy mówi jedna osoba, jest rozmową, raczej nie. Więc mam nadzieję, że jeżeli nie gadaliśmy nigdy, to kiedyś się spotkamy i kiedyś porozmawiamy. A póki co życzę Wam siły, energii i wiary w siebie i w to, że cokolwiek nie chcecie, to możecie. Bo kto jak nie ty? Nikt za ciebie nic nie zrobi.